Ja tak patrzę na chłopa, nie? Ja wiem, że to jest Polak. No to jedziemy. Haczyk 168. Tasiemka 30. Szelki 158, 328, 268, 498. Kask 19. Tu bym się zastanowił, bo czerwony jest dla praktykantów albo gości. Kamizelka 13 tam z groszem. Powinna być jeszcze taka, gdzie jest napis hakowy. Ta jest pewnie czysta. Ale pewnie są około tej ceny. Nawet lepszy kargo jest po 26. Ale jest zapinany pod brodą, żeby z głowy nie spadł. Jakby co, to Castorama w Bydgoszczy, nie? Jak ktoś ogarnia? Dla całkowitego jakby zgłębienia tematu polecałbym jeszcze komentarze pod oryginalnym filmem. Macie tutaj linka gdzieś na dole, można sobie sprawdzić. Chyba, że ten film oglądacie na YouTubie, to wstawię linka do TikToka. Teraz tak, piszecie tam. Ja też tak skaczę, a kto to zrobi inny? Ja muszę przecież, albo musimy tak pracować. No nie. 4 lata temu już powstał film na temat muszę. Wy nic nie musicie jako pracownicy w tym momencie. Wy możecie pracować i robić, odhaczać czy robić coś na wysokości. To wasz Janusz musi zaopatrzyć was właśnie takie środki ochrony osobistej. I teraz rozporządzenie dotyczące BHP na żurawiach wieżowych mówi o tym, że hakowy tylko podhacza i zahacza. I teraz taki Janusz nie musi kupować szelek wszystkim. Jeżeli ma to robić tylko hakowy, to kupuje jedne szelki dla niego i on to robi. Dlaczego tylko on zahacza i odhacza? Bo on jest do tego przeszkolony. Nie ma kamizelki, jak widać na filmie, czyli nawet aż taka bieda, że już o reszcie rzeczy nie wspomnę. Teraz tak, gdyby miał komplet, który ja zaproponowałem i który jest w przepisach, wszedłby sobie na te szalunki, zaczepił się do tego szalunku, miałby dwie ręce wolne i mógłby spokojnie odhaczyć tego buta, a czasami są problemy, lub zbijać szalunki. Czyli na przykład zabrakło i musi dołożyć. Pallicho, nie? Klemę. Albo zamek. O. Czyli teraz widzicie, skąd wasz Janusz, czyli ten, który daje wam pieniądze w kopercie, na którego mówicie szef, ma na to, żeby mieć lepszy od was samochód, gdyż zaoszczędził sobie te pieniądze właśnie na waszym bezpieczeństwie. A wy, pisząc jeszcze takie komentarze, że musicie i no tak się robi i ja też tak robiłem, sami ryzykując własne zdrowie i życie, bo dwa szalonki, jeden szalonek 2,70, drugi szalonek 2,70, mamy 5,40 i on na tej wysokości stoi, a nawet wyżej, bo odhacza buta, którego ma jeszcze wyżej. Z takiej wysokości też można spaść, złamać nogę poważnie lub skręcić sobie kark. Zależy jak spadniecie, nie? Bo jeszcze możecie się o wyporę na przykład zahaczyć albo jakiś zamek, który wystaje. Zatem ryzykujecie własne zdrowie i życie dla Janusza, bo on nie potrafi zapewnić wam ochrony życia i zdrowia, BHP, bla 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 bla. Państwowa Inspekcja Pracy, bo ostatnio dzwoniłem, mówi, że na małych budowach na przykład nie ma budżetów na właśnie BHP, dlatego jest tam to nieprzestrzegane. Gdyby był taki wymóg, to wtedy pracodawca czy inwestor już musiałby nawet na małej budowie w to zainwestować i wreszcie wy mielibyście takie środki ochrony. To jest raz. Ale mam teraz pomysł. W zeszłym miesiącu bodajże, żeby nie było, że się chwalę, zadzwonił do mnie... Jak to jest? Nie sekretarz, tylko rzecznik prasowy. Nie, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy. Powiedział mi, że jestem nominowany do nagrody dla dziennikarzy i influencerów w temacie propagowania bezpieczeństwa na budowach. Całokształt pewnie. I teraz
to nie chodzi, że macie na mnie głosować, bo to oni wybierają, ale gdybym już wygrał, to tam jest taka statuetka, bo się dowiedziałem, i zamiast tej statuetki, to czy Państwowa Inspekcja Pracy zrzuciłaby się na kamizelkę Hakowego? Bo ja już resztę dołożę. Prosiłbym tylko o to, żeby znaleźć mi gościa, który właśnie tam włazi, czyja to budowa, jaka firma, jak się konkretnie gościu nazywa. Ja mu kupię te szelki, nie? Państwowa Inspekcja Pracy w tym momencie dołożyłaby na kamizelkę i może tak pokażemy, że można. Ale że nie ma nic w internecie za darmo, to prosiłbym, jeżeli już do czegoś takiego dojdzie, znajdziemy, zapłacimy, wyślemy, żeby gościu, który to robił, założył to na siebie i pokazał, jak zgodnie z przepisami odhacza się żuraw. W tym przypadku buty. Co wy na to?